Bardzo mi jest miło spotkać się z Wami dzisiaj. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za miłe słowa. I chciałbym, zaczynając nasze rozważania, którymi przyjechałem do Was, zapytać, jak myślicie, co powiedziałby mężczyzna o swojej żonie, gdyby usłyszał, jak parę dni po ślubie mówi swojej koleżance, że osiągnęła już swój cel i nie musi już nic więcej robić. Albo gdyby narzeczona na parę dni przed ślubem usłyszała czy podsłuchała, jak jej narzeczony mówi, tłumaczy się swoim kolegom, że on na razie musi się starać o jej względy, ale jak się już pobiorą, to już nie będzie musiał tego robić i będzie miał czas dla nich. Czemu wobec tego niektórym chrześcijanom przychodzi do głowy coś takiego, że jak uwierzą w Jezusa Chrystusa, dostaną dar życia wiecznego, to już nic więcej nie muszą robić. Wszystko Pan Jezus już zrobił i oni już nic więcej nie muszą robić. Tak, to prawda, że współmałżonka dostajemy niejako w darze. Od Boga w darze, od rodziców tego współmałżonka w jakimś sensie. Ale wiadomo przecież, że to zawarcie związku małżeńskiego to dopiero początek. To teraz trzeba będzie właśnie zabiegać o rozwijanie tej miłości, pielęgnowanie tej miłości. Trzeba będzie dotrzymywać ślubowania małżeńskiego, które się złożyło. Tak, dar zbawienia dostaliśmy z łaski, dostaliśmy przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale przecież Słowo Boże mówi, że coś z tego ma wynikać w naszym życiu. Bo kto czyta Słowo Boże, nie może dojść do takiego wniosku, że już więcej on w takim razie nic nie musi robić, że wszystko jest zrobione. I gdy czytamy uważnie klasyczny tekst na temat właśnie tego, że jesteśmy z łaski zbawieni przez wiarę, to właśnie w tym tekście doczytujemy, że coś teraz w związku z tą wiarą trzeba robić. Klasyczne miejsce na ten temat, albowiem łaską zbawieni jesteście, gdzie jest zapisane? Efezjan 2:8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jak doczytujemy do końca tę myśl apostolską, to widzimy, że prawdziwa wiara wyraża się uczynkami, dobrymi uczynkami, dodajmy. Nie ogólnie uczynkami, tylko dobrymi. I abyśmy mogli je wykonywać, nasza wiara potrzebuje do tego stosownych narzędzi, określonych cech, które zostały nam wskazane przez Słowo Boże. I właśnie tym pragnąłbym się zająć w czasie tych naszych rozważań. Chciałbym, żebyśmy poświęcili temu trochę uwagi i też wierzę, że i to, co będzie mówił Piotr, będzie wpisywać się w tę jedną myśl, byśmy po tych spotkaniach dobrze rozumieli, jakie narzędzia Bóg nam dał do tego, abyśmy praktykowali naszą wiarę i aby pojawiały się owoce tej wiary w naszym
życiu. I tekstem przewodnim, tekstem, który do znudzenia bym chciał wam czytać w czasie tych naszych spotkań, to jest drugi list Piotra, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 11. To jest ten nasz tekst. Przeczytajmy najpierw cały ten tekst, przeczytajmy, tak żeby on zabrzmiał już w naszych uszach od początku. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy ze względu na sprawiedliwość naszego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równie cenną jak nasza. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem, i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Pochylmy na chwilkę głowy do modlitwy. Drogi Panie Jezu, pragnę Ci podziękować za Twoje słowo, które mogliśmy odczytać i poprzez które mówisz do nas. I proszę Ciebie dzisiaj, abyś użył tego słowa, tak byśmy lepiej zrozumieli, jaka jest Twoja wola dla nas, jakie narzędzia nam dałeś do tego, abyśmy znajdowali upodobanie w Twoich oczach i wydawali owoc miły Tobie. Pobłogosław nas, gdy będziemy rozważać to słowo. Daj nam uszy, uważne uszy, do słuchania Twojego słowa i wrażliwe serca. Modlę się o to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Tak, przeczytaliśmy we wstępnej części tego tekstu, że wiara jest darem Bożym. Adresaci tego listu otrzymali wiarę równie cenną jak apostołowie, czyli tę samą wiarę. Tę samą wiarę i my otrzymaliśmy, gdy Bóg poruszył nasze serce, gdy dotknął nas, gdyśmy się otworzyli na Jego Słowo. Uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa i to nie jest nasza zasługa, że uwierzyliśmy, bo to przecież jest dar od Boga. Nikt z nas nie byłby w stanie uwierzyć w Jezusa Chrystusa, gdyby nie Jego łaska, gdyby On nas nie nawiedził, gdyby nas nie dotknął. To otrzymaliśmy, jak tutaj czytamy, właśnie przez
zasługi Jezusa Chrystusa, dzięki Jezusowi Chrystusowi. Nawet można powiedzieć, że ta wiara to tak naprawdę nie jest nasza wiara, tylko to jest wiara Chrystusowa. Ona nam została udzielona. I wiara, jak wynika ze Słowa Bożego, to nie jest taki dar, taki prezent, który po otrzymaniu możemy go sobie po prostu gdzieś tam odłożyć, zawiesić, postawić i się cieszyć, że mam taki wspaniały dar. Tak jak czasem gdzieś dostajemy od kogoś jak coś w prezencie i stawiamy i tam sobie to się kurzy, nie? I tylko mówimy, ale mamy wspaniały dar. Dar wiary to jest taki dar, który domaga się, który jest w ogóle dany po to, żebyśmy go używali, żebyśmy się rozwijali. To jest dar, który ma służyć po postępowi w naszym życiu. To nie jest coś konstans, coś, co dostaliśmy i koniec, i kropka. To tylko po to dostaliśmy, żebyśmy używali tego daru. I rozwój następuje w miarę coraz lepszego poznania Jezusa Chrystusa. Gdy słabo znamy Jezusa Chrystusa, to może się nam nieraz zdarzyć, że po prostu uwierzyliśmy i niewiele z tego z tym robimy później dalej. Ot cieszymy się, że już jesteśmy chrześcijanami, ot już chrzest, mamy Biblię może z dedykacją, z chrztu i to wszystko. I nic z tym dalej nie robimy. Ale jak zaczynamy poznawać Jezusa Chrystusa, to po prostu nie możesz pozostać bezczynny. Potrzebujesz jakby wprowadzać tę wiarę w życie. I aby wiara w naszym życiu zaczęła być czynna, skuteczna, to potrzebuje pewnych narzędzi, o tak bym się wyraził, narzędzi, które pozwalają pełnić dobre uczynki. Dobre uczynki nie w takim potocznym znaczeniu, ale dobre uczynki w znaczeniu biblijnym. Czyli takie uczynki, które pochodzą z Ducha Bożego, takie, które przyczyniają się do chwały Bożej dla pożytku innych ludzi. Wiara bez uczynków jest bezużyteczna i martwa. Tego chyba nie trzeba specjalnie tłumaczyć, ale żeby było to jasne, żeby to zabrzmiało dosyć dobitnie, to oddajmy głos Słowu Bożemu z listu Jakuba, z 2 rozdziału, 14 werset. I w zasadzie nie potrzeba tu już żadnego komentarza, ponieważ jest to tak wyraźnie pokazane, że już chyba wyraźnie nie trzeba. 2 rozdział Jakuba, 14 werset. Co za pożytek, drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki. Czy taka wiara może go zbawić? Na przykład brat lub siostra nie mają w co się ubrać. Codziennie brak im chleba. Ale ktoś z was im mówi, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaką korzyść niosą same słowa? Podobnie jest z wiarą. Jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Ktoś mógłby nawet powiedzieć, ty masz samą wiarę, ja mam również uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja ci pokażę moją, o której świadczą czyny. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie. Chcesz się przekonać bezmyślny człowieku, że wiara bez uczynków jest pusta? Przyjrzyj się naszemu ojcu Abrahamowi. Dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka? Czy nie dzięki uczynkom?
Wiara wyraźnie współdziałała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. W ten sposób wypełniły się słowa Pisma. Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Został też nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze. Podobnie było z Rahab, prostytutką. Ona również została usprawiedliwiona dzięki uczynkom, bo przecież przyjęła zwiadowców, a następnie wypuściła ich inną drogą. Otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. I właśnie chciałem, żebyśmy uchwycili, żebyśmy się przejęli, bardziej przejęli niż do tej pory, bo nie chcę wmawiać nikomu, że się tą sprawą nie przejmuje w swoim życiu, ale żebyśmy się bardziej przejęli tym, jak praktykować wiarę, jak sprawiać zgodnie z wezwaniem Słowa Bożego, by ta wiara przynosiła owoce w postaci dobrych uczynków. Więc wierzący w Chrystusa ludzie potrzebują cech i postaw, które umożliwiają im praktykowanie ich wiary. I chciałbym posłużyć się dwoma prostymi ilustracjami. Pierwsza ilustracja jest dla mężczyzn. Dla mężczyzn, którzy lubią jakieś prace wykonywać w ogrodzie na przykład. My mieliśmy kiedyś, jak byłem w takim niewielkim zborze, wiejskim zborze w Polsce, mieliśmy taką sytuację, że ktoś z Włoch przywiózł traktorek ogrodniczy, taki na jednej osi, w prezencie dla naszego zboru. I no pięknie wyglądał ten traktorek. Odpaliliśmy, pięknie zaczął pracować. Można było tam włączyć, przejechać się w lewo, w prawo, dymek poleciał. Takie wrażenie wspaniałe. Tylko co z tym traktorkiem można było zrobić? Okazało się, że ten sam traktorek do niczego się tak naprawdę nie nadawał, poza tym, żeby nim przejechać przez podwórze w jedną stronę, w drugą, bo to był traktorek, który wymagał takich przystawek, rozumiecie, takich narzędzi, które się przyłączało z przodu albo z tyłu. I tam mówili, ja akurat w tym nie uczestniczyłem, ale ten ofiarodawca mówił, że zorganizujcie sobie te narzędzia do tego traktorka, nie? No i to nie było takie proste z początku, bo no, my tam na wsi, gdzie tam jakieś narzędzia, żeby to dopasować. Więc było tak z początku, że ja nieraz odpalałem ten traktorek, jak jacyś goście przyjechali, żeby pochwalić się, pokazać, jaki mamy fajny traktorek ogrodniczy. Przejechaliśmy, pyr, fajnie tak tego i to wszystko. Ale potem jak wziąłem tam prospekt taki specjalny, zobaczyłem, że tam są, że do tego traktorka można naprawdę dużo rzeczy fajnych przyłączyć i była taka, że można było przyłączyć taką skrzynię transportową, glebogryzarkę, kosiarkę, zamiatarkę, odśnieżarkę i różne rzeczy można było przyłączać, przypinać, taki wałek. Tak jak to zresztą ciągniki rolnicze też mają takie różne narzędzia. Więc sam traktorek, to sobie spróbujmy to wyobrazić, to jest wiara, którą dostaliśmy. Ale ta wiara, żeby mogła praktycznie zadziałać w naszym życiu, to ona potrzebuje, żeby do niej coś dołączyć. Żeby coś, ale inny może, przykład dla kobiet, ilustracja dla kobiet. Robot kuchenny. Są takie roboty, wspaniałe, tu dużo pieniędzy nawet kosztują. I wyobraź sobie, że dostałaś taki robot. Taki maszyna, taka solidna, ten główny korpus, bardzo ładny, tam jakiś jeszcze markowy taki. Ale te najnowsze roboty to nawet w ogóle się nie da włączyć,
żeby ten silnik zadziałał, jeżeli nie przyłączysz do niego przystawek specjalnych, które jest pełno. I tam, żeby coś zmielić, i coś, żeby zamieszać, i coś, żeby tam... No, wiecie, jak roboty, ile mają takich przystawek. I dopiero, gdy którąś przyłączysz, to w ogóle można włączyć to i silnik zacznie pracować. Jak nie przyłączysz żadnej przystawki, to tylko możesz sobie popatrzeć na to. Nie? I używam tych prostych ilustracji, żebyśmy uchwycili myśl, jaka jest tutaj od wersetu 5, że gdy dostaliśmy tę wiarę, to czytamy, właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Widzicie? Tutaj mamy jakby 7 przystawek, 7 modułów, 7 narzędzi, które trzeba łączyć z wiarą, przyłączać z wiarą, łączyć nawet ze sobą, między sobą łączyć, czyli prawość, w innych przekładach męstwo, cnota, doskonałość. Po drugie, poznanie. I w ogóle się już uczmy teraz, bo wyjeżdżając stąd powinniśmy obudzeni o północy wymienić 7 tych modułów wiary, które się przyłącza do wiary, żeby zawsze mieć to na uwadze, że w tym momencie potrzeba tego w moim życiu. Czy mam coś takiego zrobić? I teraz, co mam teraz przyłączyć do tej mojej wiary? Który ten moduł mi teraz w tym momencie jest potrzebny? Żeby trafnie przyłączać te moduły, rozumiecie? Dalej, opanowanie po trzecie, czyli powściągliwość albo całkowite panowanie nad sobą. Tak się nazywa ten moduł. Czwarty, ta przystawka, wytrwałość albo cierpliwość. Piąte, pobożność. Szóste, braterstwo albo przyjaźń braterska. I siódme, miłość albo łaska. I czytamy, że gdy te cechy będą waszym udziałem, i to w coraz większej mierze, 8 werset, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli innymi słowy, tak Bóg to zaplanował, że abyśmy byli czynni, abyśmy byli owocni, aby nasze życie przyniosło Bogu owoc, trzeba połączenia Bożego daru wiary, którą nas obdarzył, i naszej aktywności w tym, że my będziemy te cechy tutaj wymienione, będziemy do wiary przyłączać. Jeżeli tego nie robimy, jeżeli tego nie zrobimy, to jak wygląda nasze życie? 9 werset. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, czytamy. W innych przykładach jest ślepy, jest podobny do ślepca. Wyobrażacie sobie? To nie jest tak trudno sobie wyobrazić, że nic nie widzisz. Co możesz zrobić, jak nic nie widzisz? Jesteś ograniczony strasznie. Masz wiarę, ale tych cech nie przyłączasz, nie używasz, nie praktykujesz. Jesteś podobny do ślepca. Ktoś powie, ja nie jestem ślepcem. No to masz drugą cechę. Ten jest krótkowzroczny. Krótkowzroczny to znaczy taki, już nie chodzi nam o fizyczny wzrok, rozumiecie, ale że tylko patrzymy, co teraz, co tutaj, co pod własnym nosem, co tylko mnie dotyczy, co ja bym chciał, co byłoby dla mnie ważne.
Człowiek dalekowzroczny patrzy dalej, patrzy, jakie będą następstwa, jakie będą skutki tego. Krótkowzroczny patrzy, żeby im teraz tylko było dobrze. Że dalekowzroczny patrzy, jak to będzie za rok, za dwa, a my w ogóle, jak będzie wyglądać nasza wieczność, jak będziemy w Królestwie Bożym. Jest krótkowidzem tego, co daleko nie widzi, mówi jeden z przekładów. I zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Biblia Warszawska: zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. To znaczy taki człowiek, który jakby zatracił wdzięczność, wrażliwość na to, że Bóg go oczyścił, że Bóg go obdarował życiem wiecznym, że Bóg dał mu tyle, okazał tyle łaski, że coś z tym trzeba zrobić, że trzeba przynieść owoc tego oczyszczenia. Więc wiara to wielka wartość, godna praktycznego użycia. To jest, tak jak pamiętam ten traktorek ogrodniczy, to aż serce bolało, że takie wspaniałe narzędzie stoi i jest bezużyteczne, bo nie ma tych przystawek, nie ma tych narzędzi. Wiara bez tych cech, które wymieniliśmy, które wymienia Słowo Boże, jest właśnie tak jak ten ciągnik bez osprzętu, jest jak robot kuchenny bez przystawek. I fiasko wielu chrześcijan bierze się stąd właśnie, że nie uzupełniają swojej wiary. Bo wiara, aby skutecznie działać, potrzebuje praktycznych narzędzi, potrzebuje tego, żeby ją wprowadzać w życie. No i weźmy dla przykładu, weźmy sobie taki moduł jak wytrwałość, narzędzie, co do którego jesteśmy tutaj zachęceni, aby właśnie przyłączać do wiary. Wytrwałość dla przykładu. Bo tymi wszystkimi szczegółami zajmie się brat Piotr i będzie nam wyjaśniał, będzie nam tłumaczył, co każdy z tych cech znaczy praktycznie. Będziemy słuchać, będziemy budować, będziemy się uczyć wspólnie razem. Jakie zastosowanie praktycznie mogą mieć te cechy w naszym życiu? To myślę, że będzie... Ja bardzo czekam na to, szczerze powiem, bo jestem pobudzony w tych dniach, dużo wczytywałem się w ten tekst i zobaczyłem ogromny potencjał, który do tej pory w moim życiu wiele razy jakby był niewykorzystany, dlatego że nie żyłem tą świadomością. Ja się aż wstydzę, że ja tyle lat jako chrześcijanin żyłem i oczywiście tam różne rzeczy robiłem, co wiedziałem, co mogłem, ale nigdy tak praktycznie nie zobaczyłem tego tekstu, że oto Bóg dał mi wiarę i polecił mi, żebym zatroszczył się o to, żebym uzupełniał ją tymi cechami, tymi siedmioma cechami. My tylko chwileczkę powiedzmy o tej trwałości, tylko dla przykładu. To jest greckie słowo, które znaczy wytrzymałość, cierpliwość, hart, ducha, nieugiętość. To jest taki przymiot moralny, jak tam mówi jeden z słowników, dzięki posiadaniu którego człowiek nie załamuje się pod presją trudności lub ciężaru. No i my, wierzący ludzie, jako wierzący, powodowani wiarą, postanawiamy, że nie będziemy już łamać prawa. Prawidłowe, nie? Wiara nas do tego
pobudza wiara w Jezusa Chrystusa, że będziemy prowadzić prawe życie, że nie będziemy łamać prawa. No ale w tym świecie okazuje się, że łatwiej jest omijać prawo, niż je przestrzegać. Wszyscy wokoło kombinują, jak koń pod górkę, żeby jakoś ominąć to prawo. No i teraz tak, jest wiara, jest dobre postanowienie, ale jeśli nie przyłączysz do tej wiary wytrwałości, to ze swoim postanowieniem długo nie pociągniesz. Pamiętam kiedyś, zostałem ukarany za przekroczenie prędkości i miałem takie silne postanowienie, że ja chrześcijanin, jak ja w ogóle mogłem? Wstydziłem się tego i nawet tam przy policjancie się nie przyznawałem, że ja jestem chrześcijaninem, bo to był ujma dla Pana Jezusa przecież, nie? I sobie tak postanowiłem. Chrześcijanin to ktoś, kto powinien przestrzegać prawa. Ale wyjechałem raz, drugi, trzeci, tu szybko na nabożeństwo, tu tam trzeba. I takie, wiecie, i w ogóle nie wytrwałem w tym postanowieniu. Nie? I co? I owocu nie było. Inny przykład. Ktoś na przykład postanowił w imię wiary w Chrystusa, że zajmie się służbą duszpasterską. Dobry, no kto biskupstwa pragnie, pięknej pracy pragnie, mówi Słowo Boże. Nie? To jest wielka rzecz, zająć się tak, być starszym w sensie duchowym pośród innych wierzących. No ale zajął się tym i po krótkim czasie już słyszy, że na jego temat tam rozmawiają, tam tego, że co to za duszpasterz, nie? Jak on się troszczy. Ja chorowałam 2 dni i się do mnie nawet nie odezwał, nie zadzwonił i tak dalej. I już słyszy na swój temat różne. Ciekawe, czy ile on tam pieniędzy bierze i tego. I już w nim wzrasta taka myśl, tak, to ja sobie będę żył na własny rachunek, a wy się bujajcie. Bo do takiej pracy, jak się ktoś podejmuje takiej służby, trzeba wytrwałości. Wytrwałości w tym postanowieniu. Mimo tego, że będą ci tam różne przykrości spotykać, że będą cię obmawiać, że będą cię nawet odsądzać od czci wiary, ty masz trwać. Wytrwałość wspierana przez Boga jako wyraz autentycznej wiary charakteryzuje się tym, że właśnie pozwala nam dojść do celu, osiągnąć ten cel, który sobie wyznaczyliśmy. Bez wytrwałości nic z tego nie będzie. I dlatego właśnie będziemy to rozważać, jak ważne jest w praktyce życia, żeby pamiętać, że wiara jest sama w sobie bezużyteczna. Ten silnik pracuje, bo to jest wspaniały dar dany od Boga, ale trzeba przyłączyć do tej wiary te różne rzeczy. Wiara prosi się o to. Wiara wręcz błaga, przyłącz mnie, ja na darmo pracuję. Ja już, ile lat jesteś wierzący? Ile lat jesteś wierząca? Co z tego wynikło w twoim życiu? Wiara się prosi o to, bo jest bez tego bezużyteczna. I według Słowa Bożego tu widzimy, że te poszczególne cnoty, te poszczególne cechy mają też współdziałać ze sobą, bo jak przeczytaliśmy uważnie, to widzieliśmy, że to nie tylko chodzi o to, że to do tej wiary mamy to przyłączać, ale jedno do drugiego też przyłączać, ażeby pojawiał się owoc.